Radio Radia Yard. Sport w Radiu Yard. Wyjątkowy gość, emocje sportowe teraz znowu sięgają zenitu, proszę państwa. To bohater ostatniego meczu Jagiellonii Białystok i Kruoja Pokroje. To dzięki niemu wygraliśmy, to właśnie temu zawodnikowi zawdzięczamy sukces żółto-czerwonych. Karol Świderski w studiu Radia Yard. Witamy, Karolu. Witam serdecznie. Karolu, zanim o ostatnim meczu porozmawiamy, to pragnę cię zapytać, od jak dawna grasz w barwach żółto-czerwonych? W barwach żółto-czerwonych gram już od roku. W jakich okolicznościach i skąd trafiłeś do Jagiellonii Białystok? Trafiłem do Jagiellonii z SMS-u Łódź poprzez trenera Michała Probierza. Powiedz proszę, jak zostałeś przyjęty? Czy szybko udało ci się tu zaklimatyzować? Zostałem przyjęty bardzo dobrze do drużyny. Zaklimatyzowałem się już na pierwszym obozie, więc nie było z tym problemu. To teraz jeszcze pytanie o to, jak zareagowałeś, gdy odnieśliście ten sukces i gdy pokonaliście podczas tego ostatniego meczu w ramach Ekstraklasy swoich konkurentów 4-2. Pamiętasz jeszcze to spotkanie? Tak, pamiętam dokładnie to spotkanie z Lechią. Radość była ogromna, potem feta, coś niesamowitego. A później przyszła runda kwalifikacyjna Ligi Europy. I tu miałeś okazję wykazać się na całego. Czy piłka nożna to jest sport, który towarzyszy ci od najmłodszych lat? Tak, już od najmłodszych lat chodziłem na treningi, oglądałem mecze z dziadkiem, więc piłka nożna była mi wiadomo już od małego. Jak przygotowywaliście się do tego meczu, do meczu z ekipą Kruoja Pokroje? Na pewno byliśmy pewni siebie, chcieliśmy odnieść wysokie zwycięstwo. Niestety się nie udało, ale cieszy wygrana 1-0, jesteśmy w lepszej sytuacji i mamy mecz u siebie. Czy jadąc właśnie tam, na to spotkanie, wiedzieliście, że wygracie, jechaliście już z podniesionym czołem, czy jednak była jakaś nuta niepewności? Jakie nastroje panowały w zespole? Znaczy, na pewno nastroje panowały takie, żeby pojechać tam i wygrać, ale rywal był wymagający. To nie było tak, że zlekceważyliśmy rywala. Graliśmy od początku swoje, nastawialiśmy swój styl gry. No, na szczęście udało się strzelić bramkę w ostatnich minutach. Tę jedyną bramkę. Jak oceniasz konkurentów, z którymi przyszło wam się zmierzyć już po meczu? Zaskoczyli nas trochę, myśleliśmy, że będzie to dla nas łatwiejszy mecz, niestety stadion, boisko było trochę inne niż tutaj, piłka stawała. Na szczęście udało się strzelić i pokonaliśmy przeciwników. Jakie były mocne strony drużyny przeciwnej, twoim zdaniem, z twoich obserwacji bezpośrednio z boiska w czasie gry? Znaczy, na pewno mocną stroną Kruoi były stałe fragmenty gry. Mają strasznie fizyczną drużynę i to nam sprawiało problemy. Wcześniej przed meczem mówiło się, że to będzie pikuś, pestka, że Jagiellonia rozgromi swojego rywala, a jednak do końca tak nie było. Mimo że odnieśliście naprawdę fantastyczny sukces, to nie było chyba zbyt łatwo. No tak, na pewno łatwo nie było. Tego dostaliśmy jeszcze czerwoną kartkę w końcówce spotkania i wtedy kilka okazji stworzyła sobie Kruoja, ale niestety, ale na szczęście nic z tego nie wynikło. Jak zapamiętałeś ten mecz? Które momenty tego spotkania na piłkarskiej murawie twoim zdaniem były szczególnie istotne? Na pewno ostatnią minutę, kiedy dostałem podanie od Tarasa Romańczuka i wykorzystałem sytuację i wygraliśmy 1-0. Co wtedy czułeś? Jakie emocje ci towarzyszyły? Co się wtedy działo w twojej świadomości na boisku? Nie, na pewno była ogromna radość. Coś niezwykłego. Nie spodziewałem się, że mogę strzelić bramkę w Lidze Europy. Szczególnie, że to już koniec meczu, prawda? Nie wiadomo, jak się ten mecz zakończy. A tu nagle taka niespodzianka. Wiele osób myślało, że będzie 0-0, że mecz zakończy się remisem. A tu nagle pojawia się Karol Świderski, który sprawia, że Jagiellonia triumfuje i pokazuje, eksponuje wielkość żółto-czerwonych.
No dokładnie, bramka na pewno w ostatnich sekundach spotkania. Strzeliliśmy bramkę i sędzia zakończył spotkanie, to na pewno musiało boleć przeciwników, no ale my wracaliśmy z wygraną i na pewno bardzo zadowoleni. Co mówili koledzy z Jagiellonii po meczu? Oj, tego to nie pamiętam już. Czyli jednak te emocje jednak były obecne, prawda? I trudno wszystko jednak zarejestrować. No tak, dokładnie. Niebawem mecz w Białymstoku. Powiedz proszę, jak sądzisz, czy będzie to łatwe spotkanie, czy trzeba się liczyć z rywalem i to tak na poważnie? No na pewno łatwego spotkania nie będzie, ale będziemy chcieli wygrać to spotkanie i awansować do następnej rundy. Jak często pojawiasz się na boiskach podczas meczów rozgrywanych przez Jagiellonię Białystok? Na początku dużo jeździłem z chłopakami na mecze i siedziałem całe mecze na ławce, ale no teraz już coraz więcej dostaję tych szans i wchodzę regularnie już z ławki, można powiedzieć, więc idzie wszystko w dobrym kierunku. Myślę, że po tym ostatnim meczu trener jeszcze bardziej ci zaufa i postawi właśnie na twoją osobę i na twoje umiejętności. No, miejmy nadzieję, że trener postawi i będę mógł zdobywać kolejne bramki i dawać argumenty do tego, żebym grał w pierwszym składzie. Powiedz proszę, teraz ten najbliższy mecz będzie meczem szalenie istotnym. To będzie rewanż, jakby nie było. Sądzisz, że Kruoja Pokroje będzie chciała się w jakiś sposób rzeczywiście odegrać? Znaczy na pewno Kruoja u siebie ustawiła się bardzo defensywnie. U nas będą musieli trochę zaatakować, będą musieli strzelić bramkę. Wtedy my będziemy mogli ich skontrować i zdobyć pierwszą czy drugą bramkę i grać już spokojnie. Co teraz na treningach mówi wam trener Michał Probierz? Na pewno mówi, że żebyśmy nie lekceważyli rywala, bo to nie było takie łatwe spotkanie, jakie mogło się wydawać i żebyśmy zagrali to, co graliśmy w tamtej rundzie w Ekstraklasie i wygrali to spotkanie. Ta czerwona kartka Rafała Grzyba była chyba sporym zaskoczeniem dla wszystkich. No tak, sędzia nie wiadomo skąd wyciągnął tą drugą kartkę. Rafał miał przez cały mecz 3 faule i dostał 2 żółte kartki. W naszym zdaniu niesłusznie, ale taki jest sport.